Proszę o przedstawienie następnego projektu uchwały. Znaczy ja zanalizuję tą komunikację z tym, że to przygotowała Komisja Edukacji. Trzeba zmienić. Ale o którym chodzi o komunikację? Aha, nie, dobrze. Nie, 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 to ogródek. A to będzie przypominam się sobie. No proszę Państwa, byliśmy na spotkaniu w dzielnicy siódmej. Był zarząd, był pan przewodniczący i zastępca. No doszliśmy do porozumienia odnośnie końcówek linii tramwajowych. A jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, to głównie nam chodziło o tramwaj linii 8, żeby pozostał na tej samej trasie, to znaczy Torek Wałęcki Bronowice. A druga sprawa była odnośnie trasy linii 19, ponieważ w projekcie było, żeby ona jechała pod Koronę, z Powiślą i na Sądzawę. Natomiast myśmy zaproponowali, żeby tramwaj szedł dotychczasową trasą. Znaczy on teraz idzie koło poczty, ale szedł Starowiślą, Westerplatte koło dworca. I nie wiem, tylko dworca i jechałby na dworzec towarowy. Przez ulicę Długą. Ponieważ przewodniczący Skrowoczy Górki stwierdził, że w nowym układzie komunikacyjnym już tam jest tyle tramwaj skierowanych, że jeszcze ta jedna dziewiętnasta po prostu ten plan nie obsłuży tej dziewiętnastki. Dlatego ona musi kończyć bieg na dworcu towarowym. No ale tak jeździła. Ona tak jeździła wcześniej. Tak, tak, tak. Na dworze towarowy jeździła wcześniej. No, Państwo mają przed sobą uzasadnienie, ja nie będę tego czytać. W tym układzie, co oni zaproponowali, osiedle Cegielniana miałoby tylko jedną linię tramwajową 22, co jest nie do przyjęcia, bo to jest wielotysięczne osiedle, no, jedna linia nie obsłuży mieszkańców tego osiedla. No to tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Przedstawiam projekt uchwały pod dyskusję. Proponuję uzupełnienie paragrafu drugiego, żeby nam przypomnieć, ponieważ ile maszynizacji linia 8 była od Pańskiego do Ciebie Kącika. Chcę przypomnieć, że wnosi o utrzymanie magister numer 8 w tym przebiegu, to znaczy Borek Wałęcki, Bronowice. Mało. Mało, dopisać. Proszę to przypomnieć, bo jak mówię. Dobrze. Jest przytłaczam tej komisji. Tak. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do projektu uchwały? Ja bym jeszcze w uzasadnieniu już przedostatnim na takim się dokładnie to samo. Tak. Aha, dobrze, tak. To samo. To znaczy po przebiegu, to znaczy i tutaj Borek Wałęcki z zachowaniem numer linii jako historycznie. Dziękuję. Po tych poprawkach, czy jeszcze ktoś zabiera głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w skorygowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.